Witam serdecznie, trener Mirosław Okniński. Witam, witam. Jak samopoczucie? Bardzo dobrze, jak zawsze. To może z czapkami pojedziemy na początek, tak, żeby tak, nie tak. Czekać. Słuchajcie, na stronie mybionic.pl na hasło Mirek 15. No właśnie, 15. 15% zniżki. Bo było 10. Było 10. Kurde, no. Internauci czujni na pewno zauważyli to. No i co? Swag Detailing. Najlepsze kosmetyki samochodowe. No i wiadomo. Delta Optical. Doskonała optyka. Nie, to jest garant. 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 Profesjonalna broń. Tak. A na broń co trzeba? No optykę, jasne. Delta Optical, doskonała optyka. Znajdziemy Cię nawet w nocy. No i teraz ta czapka. No i teraz słuchajcie, jeszcze akurat zapomniałem czapki. Słuchajcie, Google to rodzina, najlepsza wytwórnia muzyczna. Słuchajcie Szpaka, bo to naprawdę dobra muzyka. No. Tak? A oczywiście Szóstak? A Szóstak? Dobra, mamy to. No jest trener. Słuchajcie, jadę na strzelnicę zaraz. Będę w piątek już będę na Delcie, to będzie nocne strzelanie w Wrocławku w piątek. No i wiadomo, Szóstak, łowiectwo, najlepsze ubrania i co tu jest? Sweet team. Mm-hmm. Sweet team, sweet. No, szwedzki team. No właśnie, szwedzki team. Ta czapka pojechała do Irlandii. Brat powiedział, że jak spotka Conora McGregora, to się z nim sfoci, żeby czapkę było widać. No i pod tym warunkiem dałem mu tylko tą czapkę. Bardzo się spodobała. Także dziękuję trenerze za poprzednią czapkę. Słuchajcie, teraz tak, najważniejsze rzeczy. Cloud 5 za nami i chciałem Ciebie zapytać o to, co wydarzyło się po Cloudzie. Nie na samym Cloudzie, to do tego chwilę wrócimy. Ja powiem tak, ja bym chciał podziękować Federacji Cloud, że wzięła Pasternaka do walki w ostatniej chwili, że to właśnie Pasternak walczył. I też chciałem podziękować Federacji Fame za to, że zezwolili na taką walkę. No i to wszystko, to super. No dobra, a teraz tak, zmiana werdyktu, bo w pierwszym werdykcie wygraliście walkę. Oczywiście radość i tak dalej, i tak dalej. Ta walka miała swoje zmienne oblicza, natomiast samo podważenie werdyktu, jak ty patrzysz na to? No bo też prowadziłeś ligę PLMMA wcześniej, też wiesz jak mniej więcej, ile razy zawodnicy się odwoływali, ile razy z werdyktami był problem. Co myślisz o werdykcie z Denisem Załęckim, Vampira? Ja bym w ten sposób, że sędziowanie, jak jest dosyć równa walka, jest trudna, jeżeli ocena. Jeżeli na przykład jeszcze jakaś tam jakiś faul mimowolny na przykład, bo ten faul był taki, można powiedzieć, przypadkowy. I trudno też ocenić, bo ktoś powie to specjalnie, niespecjalnie, to tamto. Trudno to ocenić. Ja uważam, że na pewno lepszy był wynik, że wygraliśmy. No ale jeżeli remiks nie jest dla mnie jakby taki, no, tragiczny, bo będzie szansa może na rewanż. Okej, a dlaczego remis, a nie no contest? To od tego zacznijmy. No to ja już nie chcę nawet o tym mówić, bo ja nie jestem sędzią i ja tego nie sędziowałem. Znasz się na sędziowaniu. Ja bym zrobił na przykład właśnie no contest i wtedy by był rewanż, ale jak jest remis, to też będzie rewanż. Bo więc taki no contest tylko, tak, że no w sumie, z pisaniem. W sumie nie chcę tam jakby, no, no to było, powiem tak, to były damskie rundy, no nie, po 2 minuty, 3 razy 2 minuty. Amatorskie. Takie amatorskie i po prostu. Kto wnosił o te dwuminutowe rundy? Nie, no to takie przyszliśmy, już tak było. Czyli tak było ustalone. Tak było ustalone i po prostu ja wiedziałem, że jak zacznę się domagać innych warunków. 5-minutowych rund na przykład? Nawet 3-minutowych, to Denis nie będzie chciał walczyć, a jak nie będzie chciał walczyć, to Michał nie zarobi. Więc stwierdziłem, że idziemy w to i nie będę tam negocjował, bo to za mało czasu było na negocjowanie. Przerwy jakie były? Nie wiem. Długie. Ale okay. Nieważne. No, ja myślę tak, jakby był remis, to rewanż by był dobry. No nie? Ale to zobaczymy. No. Tak naprawdę to
To ja jestem wyluzowany, bo remis mnie tak nie boli. Problem by był, jakby zmieniono... Michała może boleć. No, Michał jest wkurwiony, ale to Michał będzie chciał rewanż. Michał coś tam gadał, że no jak tak, to tacy są charakterni i jakby chcą się napierdalać, to bijemy się do odcięcia. Jeden wchodzi, jeden wychodzi. No ale to Michał niech opowie, bo ja nie chcę mu zabierać show. Okej, a jak to z twojej perspektywy ta walka wyglądała, tak? Patrząc rundę po... Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę dwie minuty. Ja powiem w ten sposób, że ja jako trener to ja zawsze patrzę, że mój zawodnik wygrał i zawsze nie jestem aż tak obiektywny do końca, no bo widzę to z jednej strony siatki, trener z tamtego zawodnika widzi to, z drugiej strony sędzia widzi to, z trzeciej strony sędziowie ringowy inaczej widzi to sędzia, który siedzi z boku, punktowy, więc ja nie będę tutaj oceniał tej walki, bo tego są sędziowie. Ja mówię, ten werdykt, że wygraliśmy, mi się bardzo podobał. Ten werdykt, że jest remis, nie będę jakby... Był jakiś bonus za zwycięstwo, czy nie? Nie. A, czyli nie. Zostajecie na tym samym statusie, stąd rozumiem to zadowolenie. Znaczy i ten brak złości. Znaczy wiesz, chodzi o to, że to są friki, tak, i to są jaja, cały czas jaja, bo normalnie Pasternak walczy na przykład 3 rundy po 5 minut, albo 5 rund po 5 minut, w MMA tak walczył. A tu nagle wchodzi do rund 3 razy 3, co nie jest dla niego dobre, bo on jest raczej taki długodystansowy, a tu nagle z 3 się robi 2, no nie? No ale my to wzięliśmy, my to podpisał mi Pasternak, zgodził się. Rozumiem, organizacja miała przewidziany plan, że Denis Załęcki ma kondycji na 6 minut, tak? Mniej więcej. Nie, nie to wiem, jest ten co plan. Miała organizacja. No umowa była na 3 razy 2 i ja tam ale się... Ale Denis stanowi istotną część tej organizacji. Ja wiem, ale my przyjęliśmy to wyzwanie i walczyliśmy. Ja nie chcę na to narzekać, bo po prostu się zgodziliśmy. Kiedy ja się dowiedzieliście o tych dwuminutowych rundach? Ja powiem tak, ja jestem zadowolony, jeżeli chodzi o to, że Fame, organizacja Fame, która dogadała się z Cloudem i że wypożyczyli, a że po prostu mój zawodnik jakby walczył, walka była tam jaka była, sędziowie dali na niego, a później zmienili na remis. Nie jest na czerwono w rekordzie. Ja jestem... Może nieszczęśliwy, bo szczęśliwy by był, jak wygrałby, ale remis mnie nie wykańczał. Pasternaka wkurwiło, ale to Pasternak chce rewanż, no nie? I mówi, że tam, no niech on opowie, niech on jakby jak z nim trzeba zrobić wywiad, no nie? Z twojej perspektywy dałoby się z tej walki jeszcze coś wyciągnąć więcej, jeśli chodzi o Michała, o tempo, o rozkład, coś jeszcze dołożyć, żeby... Nie, że wzięliśmy walkę bez planu żadnego dwa razy, dwa dni przed. No i od razu wiedzieliście o tych dwóch minutach? Tak. Aha. I wiedzieliśmy, że to będzie trudne. I ja się bałem, żeby was, bo trzeba było narzucić jakieś tempo, no bo te 6 minut to mało. I bałem się, żeby Denis go nie znokautował. I tego się bałem, bo to po prostu jest za krótko, żeby coś zrobić. I krótko, żeby go zmęczyć, no nie? Ale ja jestem mega, mega zadowolony w ogóle, że federacje się dogadały i że... Tak, wiemy. A jakie wrażenie na tobie Denis zrobił w nie, tej no, walce? Denis zawsze jest groźny na początku. Także to jakby to nie jest tak, że bo na przykład on słabo wygląda, on na przykład ruszył na szpilkę, gonił szpilkę i tam nawet go tam chyba raz czy dwa uderzył i szpilka też uciekał i wiedział, że Denis jest groźny na początku, no nie? I tak samo Omielańczuka w pierwszej rundzie bił, no nie? Tak samo w buty go się nie pokazał, no bo już buł zważy 130 kg i się odbija od buł, no ale na tle Omielańczuka 120 kg i na tle buł, no to on nigdy nie będzie dobrze wyglądał, no nie? Bo to jest po prostu duża masa, on waży 105, tam ci 120, 130, więc on nigdy tam się dobrze nie pokaże i tam był duży hejt na niego, że słabo wypadł, no ale z butu jest jak czołg, to od niego się odbijał, no.
Dobrze, a zapytam Ciebie o występ Marianny Schreiber, bo jest tutaj, rozumiem, jest tutaj sporo hejtu, ale pewnie też są jakieś rzeczy, które kibice nie wiedzą, tak? Często jest tak, że nie wiemy, dlaczego zawodniczka była rozmontowana psychicznie, dlaczego nie udźwignęła na przykład czegoś tam i tak dalej. Wy od zaplecza więcej wiecie, to możesz zdradzić coś, co się działo. Znaczy, największym jakby wrogiem Marianny to jest ona sama i jakby problem tutaj jest w tym, że Marianna jest przejęta tym, że jest w internecie, że jest we frikach, że wszędzie jest jej pełno. Ona chodzi na wywiady, chodzi na programy, chodzi na wszystko, ale nie ma czasu trenować. Jest niewyspana, nieprzygotowana do treningu, przychodziła zmęczona, mało trenowała. No to jest tak, że przychodzisz do my przez lata budowaliśmy jakąś tam jakby... Markę. No i zbudowaliśmy markę, że jeżeli ktoś tu trenuje i się stara, to osiąga sukcesy. No tylko właśnie, że jeżeli ktoś tu trenuje i się stara, nie jak tylko, że jest członkiem klubu, tylko, że trenuje i się stara, bo jeżeli ktoś nie przychodzi na treningi, ktoś mało trenuje, ma dużo innych zajęć, bo ja rozmawiałem po walce z Marianą, Mariana mówi do mnie, no ale ja miałam, tu pracowałam, tutaj miałam wywiady, tu miałam to, tu miałam tamto, ja nie miałam czasu, ja byłem niewyspana, ja byłem to. No. Sorry, no jak chcesz walczyć, trzeba trenować. No i to jest efekt, no nie? Już nawet nie chcę, czy to było tak, czy siak, po prostu... Ale widziałeś przed walką, że nie zadziała tutaj nic, bo jest jakiś problem z nią? Jak to wyglądało? No ja powiem tak, że my ją wypchnęliśmy do tej walki, no nie? Wypchnęliśmy ją, Marianna była w takim stanie, że ani fizycznym, ani psychicznym raczej było kiepsko, no i no, ale to wynik jest z tego, że po prostu łapie wszystko, że tu pracuje, tutaj jakieś prowadzi programy, tu gdzieś chodzi na wywiady i ona, tu ma jest trening, ona idzie włosy robić, tu jest trening, ona się spóźnia, a jak przyjdzie na czas, to cały czas patrzy na zegarek, żeby wyjść, bo już gdzieś tam tu jest, nie ma zasięgu i tam, nie może tak, odebrać telefonu? No nie, może to nie, ale chodzi o... Tu macie sprytnie zrobione, że nie ma, tutaj nie działają telefony, nikt nie zerka na nie. Po prostu, że nie można trenować, że patrzeć, że liczy się kończy trening, tylko trzeba trenować tak, że o, jeszcze bym został, jeszcze bym coś zrobił. No nie, no po prostu tak, co z tego, że należysz do... Tak jak dzisiaj Liza Kitrypson, siedzieli, tak, jeszcze robili. Tak. Co z tego, że należysz do dobrego klubu, co z tego, że masz dobrego trenera, jak ty nie przychodzisz, nie trenujesz, albo przychodzisz na treningi i niewyspany, zmęczony i na treningu tylko myślisz, żeby przeżyć, a nie żeby skupić się na treningu. Więc to jest tak, że... To koniec współpracy, czy raczej nie, gdzieś nie, będzie rewolucja w podejściu? To nie jest tak, że koniec współpracy, tylko to po prostu jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. No. I to trener, najlepszy trener nic nie poradzi, jeżeli ktoś po prostu się nie przykłada. I można zrzucić na wszystko, że to, że tamto, że sram to, ale tak naprawdę taki apel do zawodników, popatrzcie po prostu na siebie, jak nie przychodzicie, nie trenujecie, albo przychodzicie, jesteście niewyspani, no jak ona mówi, że spała 3 godziny i chce trenować, no to wiadomo, że z tego nic nie będzie. Lepiej się wyspać niż trenować w tym momencie, no, tak? Właśnie. Może wziąć wzorce z takich zawodników, którzy wrócili tutaj na przykład. Oczywiście jest Michał, jest Lizak, są inni, ale wrócił Szymon Kołecki i to jest taki wzór, który może gdzieś natchnąć. No, dla Marianny rozumiem, że te wartości patriotyczne, to ta polska flaga i tak dalej jest ważna. Szymon jest taką postacią, która dla Polski zdobywała chociażby złoty medal olimpijski, tak? No, Szymon jak przyszedł na salę i teraz na przykład zawodnicy są na sali i trenują, to wszyscy nic nie gadają, trenują, starają się, także Szymon ma bardzo dobry jakby wpływ na ludzi, no to w zasadzie, że ich mobilizuje i oni chcą jakby w jakiś sposób pokazać się, że trenują, że się starają, także jeżeli chodzi o Szymona Kołeckiego, no to szacunek, zdejmuję tu czapkę, kłaniam się. I chodzi podpora Akademii Wilanów. No na pewno Szymon jest liderem takim, jeżeli chodzi o podejście do treningu i ten profesjonalizm. I, no i dzięki takim osobom po prostu ten klub się rozwijał, no nie?
Powiedz mi, w jakiej formie mniej więcej oceniasz Szymona? Ile czasu zajmie mu dojście? Wiesz, forma jeszcze jest średnia, ale jest już fajnie, bo wszystko robi. Bo nie przyszedł nieprzygotowany, tak? Tak, on się przygotowywał tam 2 czy 3 miesiące, żeby tu przyjść. I przyszedł i robi wszystkie ćwiczenia i nie robi w jakimś zawrotnym tempie, ale nie robi znowu wolno. Tak, robi w średnim tempie, żeby na razie się wkręcić, wejść na obroty. Także to jest profesjonalista, no i z nim się mega dobrze pracuje i prosto, tak? Będzie tutaj, powiedzmy, jakimś wsparciem też dla tych silniejszych zawodników jak Michał Pasternak, za szybko? Nie, znaczy to jest tak, że Szymon zawsze jest wsparciem, no jest w tym sensie, że równorzędnie zrobi sparing na przykład, znaczy, tak? Wiesz, jeżeli chodzi o sparingi, no to zawsze sparował, czy z Adamem Ochnińskim, czy z Mindą, czy z Wampirem, czy po prostu ze wszystkimi sparował. Jak tu był Bartek, czy Michał Oleksiejczuk, o Michał może wróci, no nie. No właśnie, do tego przejdziemy, ale to chciałem, bo Szymon ma dobry wpływ i ma z Michałem świetne relacje, może akurat tutaj, a co, liczysz na to, udałoby się przywrócić Akademię do tego stanu, która był przed 2 lat, 3? Ja powiem tak, że to jest coś takiego, że ja nie mam ciśnienia na nic i nikt, kogo nie będę na siłę przymuszał, ale po prostu to jest tak, że w Akademii treningi są na moich warunkach, na zasadzie ja jestem głównym trenerem, ja mówię jak się przygotować, jak tego, i to w przypadku Szymona przynosiło efekt, w przypadku Wampira przynosi efekt, w przypadku Oleksiejczuk miał 4 wygrane w 93 kilo i 2 przegrane. To miał 2 razy więcej zwycięstw niż porażek. Przegrywał tylko Skrutek, który 3 miesiące nie był badany w ogóle na doping i był 3 razy większy niż Michał, i on zepchnął Michała i przegrywał sam Pruch, który walczył o pas z tym. No. I walczył też w wadze ciężkiej Sandpru, tak? Tak, i jeszcze Sandpru złapali 2 dni po walce z Michałem na dopingu, no nie? Więc jakby on przegrał z gośćmi, którzy byli dużo więksi, dużo ciężsi, 2 walki, a wygrał 4 walki z naprawdę dobrymi zawodnikami. Antikułowem. Antikułow był najlepszy w ACA, później ten Gamzatów miał 14-0, później tam tego... No tam walnął takich naprawdę fajnych i fajnie to wyglądało. No a odszedł i zrobił 4 przegrane i 3 porażki. No to... Zmiana kategorii wagowej twoim zdaniem Michała to jest słuszna decyzja, no, czy nie? Nie chcę tego oceniać, bo też bym muszę zobaczyć, jakbyśmy razem pracowali, jak on się wczuje w tej kategorii w ogóle. No, nie wiem, czy to zmiana kategorii, czy coś. No, w tej 93 mieliśmy 4 zwycięstwa, 2 porażki, a teraz ma 4 porażki i 3 zwycięstwa. I zawodnicy nie wyglądają wcale słabiej niż w 93. No nie wiem, no ja z Michałem zawsze bardzo się lubiliśmy, zawsze bardzo tak mieliśmy dobry kontakt. No, trochę sodóweczka tam mu odwaliła, no a może już tam trochę bąbelki opadły i może będzie dobrze. No. Jest jeszcze Czarek, który Czarek, jest potencjałem Czarek ogromnym. Jest, no ale jeżeli ja bym miał trenować, to bym się głównie skupił na Michale. Dlaczego nie Czarek? Że nie trenowałbym, myślę, wydaje Czarka czy Bartka, w sensie, jeżeli oni by nie chcieli, że jakby tutaj uważam, że musiałbym się zająć w pierwszej kolejności Michałem, bo on jako taki szef teamu ich, Oleksiejczuk team, no to wspiera Czarka i wspiera Bartka i oni jakoś sobie radzą. Chociaż uważam, że w jednym kierunku się rozwijają trochę, ale w innych tam po prostu mają jakieś trochę jakby osłabli. Ale jakby najwięcej stracił na odejściu Michał, dlatego że on nie ma nikogo nad sobą i to u niego największy problem jest. Czyli jak są koledzy w narożniku, jest to problem, tak? No to zawsze jest problem, jak są koledzy, bo koledzy to nie jest żaden autorytet. A po drugie, jak są chłopaki w jego wieku albo trochę starsi, albo... co by nie mówić, no to 40 lat w sportach walki prawie teraz będzie.
No i 26 chyba jako trener, no to jest duże doświadczenie, szczególnie, że pracowałem z różnymi zawodnikami i na różnym poziomie, więc mam duże doświadczenie i dużo widziałem, tak? I ja jestem też, no, już jestem dorosłym gościem, który ma 55 lat, a oni są młodzi jeszcze, też jakby powiedzieć... Życia nie znają. No, znaczy może do końca nie znają i... Jasne. I też oni inaczej na pewne rzeczy patrzą. Ja już jestem, mi się wydaje, bardziej doświadczony i mądry w tym, w podejmowaniu jakichś tam decyzji, szczególnie jak chodzi o taktykę, o spojrzenie na przeciwnika. No myślę, że oni nie mają tej wiedzy, że jeżeli nawet są zdolni, że on tam ma jakichś fajnych trenerów, czy z boksu, czy z jiu-jitsu, czy z boksu, czy z czegoś. No tam po prostu to nie ma nikogo takiego, kto by to zlepił i mówił, róbmy w to, idźmy, a nie w to. Myślę, że to gdzieś tam wiele osób wytyka Michałowi i pokazuje palcem, ale to już ostatecznie gdzieś Michał musi swoje decyzje sam podejmować, bo też miał przecież epizod dłuższą współpracę w postaci współpracy z Andrzejem Kościelskim w Ankosie. Długa to aż taka nie była, bo ona trwała chyba z rok. U mnie był 3 lata, tam trenował rok i po roku już odszedł, no nie? U mnie trenował 3 lata i można powiedzieć, że to ja powiedziałem, że nie będziemy na tych warunkach pracować, a od Andrzeja po prostu się oddalił i odszedł. U mnie 3 lata, tam rok. No. Tam zrobił też jakiś wynik, bo zrobił tam dwa zwycięstwa i jedną porażkę, więc to nie było źle tam. No ale przeciwników, których miał z Andrzejem, jak był jego Andrzej trenerem, no to miał słabszych niż jak ja z niego prowadziłem. Mirku, zapytam Ciebie o Enfant Terrible, Waszej Akademii Wilanów. Odchodzący, przychodzący, biegający Amadeusz Ferrari Roślik. Jak wygląda w tej chwili na dzień dzisiejszy stan Waszych relacji i powiedzmy oczekiwań wzajemnych? Nie wiem, miał przychodzić, miał trenować, nie ma go. Ma teraz problem z mamą, tak? Bo mama ma nawrót choroby nowotworowej. Jak nie kontaktował się w tej sprawie gdzieś, żeby... No tam rozmawiał coś jakby, że są jakieś tam problemy. Ja też nie chcę jakby tu roztrząsać tego, po prostu... Czekacie? Ja czekam sobie spokojnie, jeżeli ma tam jakieś problemy rodzinne czy coś, no to niech się załatwi i tego. Ja też znowu rozumiem, jak ktoś tam jest chory i że też są sprawy ważne, mniej ważne i sam byłem chory i ludzie w to nie wierzyli, no ale... Jasne. Ważą się losy jego występu 19 lipca, bo jest gala planowana na 19 lipca przez organizację Fame, więc kogo widziałbyś jako jego rywala? Mówi się, że będzie jakiś rewanż. Nie wiem, no zobaczymy. No. Nie chcę... Nie wiem. A byłbyś w stanie przygotować w tak krótkim czasie Ferrariego? Teraz mamy załóżmy połowę miesiąca czerwca, w połowie lipca jest gala. Zdążyłby? Jeżeli by się szykował, no to i by przyszedł, i by trenował, no to... Ten miesiąc wystarczy? To miesiąc nigdy nie wystarczy, miesiąc to jest mało, ale no coś tam bym zrobił, tak? To jest coś takiego, że żeby walczyć, to trzeba cały czas trenować, nie z doskoku, nie przychodzić tam tydzień czy dwa przed galą, jak to Amadeusz lubi, tylko po prostu się przyłożyć. Mówił, że będzie teraz sportowcem i że teraz będzie się przykładał. No zobaczmy. Tak, no mówił o tym, a narodowy na przykład, bo to już jest dokładnie półtora miesiąca później, więc narodowy to już byłby dobry czas, czyli powiedzmy mamy czas 2,5 miesiąca na przygotowania. Nawet jeśli te pół miesiąca odejdzie, to jednak 2 miesiące, 8 tygodni. Słuchaj, to już jest solidny obóz. Jeżeli masz dwa miesiące i trenujesz, to jest ok. Jak masz 2 miesiące i nie trenujesz, no to wiesz, no kwestia wszystko w jego rękach. Widziałbyś go na narodowym? Nie, no chyba na narodowym to będzie, no bo jest dużą gwiazdą freakową, także myślę, że będzie, no. Tak mi się wydaje. A jeśli miałby się mierzyć na przykład z Alanem Kwiecińskim na narodowym, to wygodny rywal, rywal do przejścia, do pokonania, jak ty oceniasz potencjał Kwiecińskiego? Myślę, że po prostu jest za mały Ferrari do Alana.
Za mały, za niski, za mały, za słaby. Wagowo, jeśli to się zajdzie na przykład na poziomie 84 kg, to za mało? Znaczy to jest tak, że Ferrari ważąc 83,4 to jest po prostu podtuczony Ferrari, a Alan to jest mega w dobrej formie 84. Czyli byłoby to ryzykowne starcie. Jakby Alan szedł do 77, no to okej, może. A Ferrari jest w stanie zejść do 77? No to na pewno. 80 wiem, że walczył w 80, tak? Ferrari... Nie wiem, no nie wiem, a mi się wydaje, że z Alanem to nie jest dobra walka. Znaczy inaczej, że to by była raczej dla Ferrariego trudna walka. Kto ma szansę wystąpić na Narodowym? Jest Michał, jest Lizak i jest Marianna Schreiber. Jest Szeliga. Szeliga, a właśnie, jeszcze jest Szeliga, bo Szeliga jest po porażce, no ale... Myślę, że kilka osób z klubu wystąpi. Wystąpi, tak? Tak. Czyli możemy na to liczyć, że ktoś będzie, ktoś walczy o pas? Na przykład Michał, bo Michał mówił wielokrotnie o tym, że chciałby o pas organizacji. Na razie tam czekamy, co organizacja powiem, to jakby czekamy na organizację, na ruchy i to wszystko. I na Michała Aleksiejczuka. Tak. To powiedziałeś tak. No tak, tak. Dobra, okej. Okay. Dziękuję bardzo za wywiad, Mirku. Wszystkiego Słuchajcie. Dobrego. A, jeszcze. Obowiązki. O. Słuchajcie. 15. 15. Maj Bionik. Poczekaj. Tu. Kurde. Na stronie majbionik.pl 15% zniżki na hasło Mirek15. No i co? Szósta głowiectwo, pamiętajcie. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz.